cenę, jaką mogli zapłacić za wolność naszej ojczyzny, oddali swoje życie. Przeżywamy powiatowy Dzień Walki Męczeństwa Wsi Polskiej i w czasie tej uroczystości chcemy odsłonić tablicę upamiętniającą naszych przodków, aby oddać im cześć i hołd, a także aby pamiętać o ich wielkiej ofierze. Cieszymy się bardzo z obecności gości przybyłych na tę uroczystość. Cieszymy się z obecności władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także witamy wszystkich przybyłych gości. Święta. Oto słowo Pańskie. Chcemy uhonorować, upamiętnić i oddać cześć i honor tym, którzy zrozumieli, że największą wartością jest prawdziwa miłość, czyli być dla innych i oddać życie za najwyższą wartość. W tym przypadku tą wartością jest właśnie Bóg, honor i ojczyzna. Tych naszych zmarłych braci, przodków chcemy uhonorować, bo oni są, myślę, najpiękniejszym przykładem tego, jak żyć prawdziwie Ewangelią, aby żyć nie dla siebie, dla samego siebie, nie być egoistą, ale być dla innych, służyć innym, czy walczyć za innych, w tym przypadku za dobro, za wolność naszej umiłowanej ojczyzny, w której żyjemy. I oni są, myślę, bardzo pięknym przykładem na dzisiejsze czasy, zwłaszcza dla wszystkich młodych, aby widzieli, jakich mieli odważnych i honorowych przodków, na których mogą patrzeć i od których mogą uczyć się prawdziwej miłości, mogą się uczyć prawdziwego honoru i tego, żeby swoje życie traktować jako skarb. A dla nas, siostry i bracia, którzy bierzemy udział w tej uroczystości, myślę, że to jest też bardzo ważna lekcja, abyśmy może bardziej doceniali ten świat, w którym żyjemy, abyśmy bardziej sobie może cenili właśnie naszą ojczyznę, w której żyjemy, wolną, abyśmy sobie cenili pokój. Pokój myślę, że już coraz bardziej cenimy, bo widzimy, co dzieje się u naszych sąsiadów na wschodzie, ale chodzi o to, żebyśmy z tej naszej dzisiejszej uroczystości wyszli z taką większą wdzięcznością w sercu, z większą radością, abyśmy to wszystko, co żyjemy, to wszystko, co mamy, w czym żyjemy, abyśmy może bardziej docenili, abyśmy może bardziej się tym radowali, bo rzeczywiście mamy wiele powodów na to, żeby Panu Bogu i innym dziękować. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z Twoim Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Miejscu! Stój! Lewo! Zwróć! Trzygodny księże proboszczu, szanowne panie, szanowni panowie, przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt powitać gości przybyłych na powiatowe uroczystości upamiętniające Dzień Walki, Męczeństwa Wsi Polskiej. Na dzisiejszą uroczystość przybył gości, których pragnę w tej chwili przywitać. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jacka Czerniaka.
Witam serdecznie Bolesława Bzika, wicewojewodę lubelskiego. Witam Michała Muskala, dyrektora Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie Grzegorza Dudzica, szefa Solidarności Janowskiej. Witam bardzo serdecznie współorganizatora dzisiejszej uroczystości, gospodarza powiatu janowskiego, pana Artura Pizonia wraz z małżonką. Serdecznie państwa witam. Witam wicestarostę janowskiego, pana Michała Komackiego. Jest mi niezmiernie miło powitać przybyłych na dzisiejszą uroczystość członków Zarządu Rady Powiatów oraz radnych powiatowych. A są wśród nas Józef Wieleba, członek Zarządu Powiatu, Andrzej Ciupak, wiceprzewodniczący Rady, Andrzej Bielak, Marian Grela, Stanisław Mazur. Serdecznie witamy radnych powiatowych. Szanowni Państwo i kolejni goście, gorąco witam komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskiej, Grzegorza Pazraka. Brygadiera Grzegorza Pazraka. Serdecznie witamy. Jest niezmiernie miło, że jest tutaj na dzisiejszej uroczystości tyle pocztów sztandarowych, bo one nadają rangę imprezy i pozwolę sobie teraz wszystkie poczty powitać. Więc witam poczet sztandarowy powiatu janowskiego, witam poczet sztandarowy gminy Batorz, witam poczet sztandarowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Batorzu, witam poczet sztandarowy koła wieckiego Sokół Zdziłowice, witam poczet sztandarowy grupy rekonstrukcji historycznej imieniem Tadeusza Zielenińskiego z Majdanu Obleszcze i wreszcie witam poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrówce. Szanowni Państwo, i z gminy Batorz również mamy gości. Witam serdecznie i gorąco przewodniczącego Rady Gminy Batorz, pana Ryszarda Dziebę wraz z radnymi sołtysami z gminy Batorz. Witam kadrę kierowniczą oraz pracowników Urzędu Gminy w Batorzu. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiejszą uroczystość uświetnia grupa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu pod batutą Janusza Wnuka. Witam w sposób szczególny grupę rekonstrukcji historycznej z Majdanu, bo dzięki tej grupie dzisiejsza impreza ma naprawdę wysoką rangę. Serdecznie witamy. Witam licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i wsi Aleksandrówka. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej doniosłej uroczystości w Aleksandrówce. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Baczność, na rabie, broń. Zetuj, broń. Na prawo, patrz. Z okazji Narodowego Dnia Walk i Męczeństwo Wsi Polskiej oraz 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej flagę państwową podnieść! Thank you.
oddziały. Baczność! Prawie! Broń! Dologi! Broń! Oddziały! Poczni! Przepraszam pana Artura Pozonia, starostę Janowskiego oraz pana Michała Moskala, dyrektora biura prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości do odsłonięcia tablic poświęconych ofiarom pacyfikacji przy Aleksandrówka oraz mieszkańcom przy Aleksandrówka pomordowanych w latach 1939-1945. Pana Jacka Czerniaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i pana wójta Henryka Michałka o odsłonięcie tablicy. Poproszę jeszcze pana wicewojewodę lubelskiego, pana wójta. Poświęcenia tablic uprzejmie prosimy księdza Wojciecha Marca, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Aleksandrówce. Sprawując Eucharystię, polecaliśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, powstaniach, obozach oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny, za wolność naszą i waszą, walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, ofiary cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich, ale także małych obowiązków, które każdy z nas ma. Tej umiejętności chcemy uczyć się od naszych ojców i od naszych dziadków, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę w czasie ostatniej wojny światowej. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz naszej umiłowanej Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę i pobłogosław te pamiątkowe tablice, które upamiętniają naszych zmarłych przodków. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałem pogratulować panu wójtowi gminy Batorz i panu staroście powiatu janowskiego za zorganizowanie tej doniosłej dzisiaj uroczystości. Ona wynika z decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który to ustanowił, że dzień 12 lipca jest dniem walki i pamięci męczeństwa wsi polskiej. Tak to wieś polska poniosła największe straty, i te ludzkie, i te materialne. To wieś polska zawsze broniła ojczyzny. To wieś polska stała zawsze na straży tego, co jest tradycją, obyczajem Polski. Dzisiaj jesteśmy w powiecie janowskim, ale warto też przypomnieć, że to święto zostało symbolicznie ustanowione 12 lipca 1943 roku w Michniowie, w województwie świętokrzyskim, kiedy to Niemcy dokonali pacyfikacji wsi i zamordowali 200 ponad osób, w tym 48 dzieci. Proszę Państwa, najmłodsza ofiara tej zbrodni miała 8 dni, to był Stefanek. Ale również w województwie lubelskim, na Zamojszczyźnie są te wsie, które były pacyfikowane i mordowane. Warto przypomnieć, że Jamy koło Ostrowa Lubelskiego, czy Róża koło Zaboreczna, kiedy to po zwycięskiej wojnie partyzanckiej, bitwie partyzanckiej, tam bataliony chłopskie się schroniły, żeby odpocząć, i wtedy Niemcy spacyfikowali Róże i zamordowali przeszło 36 mieszkańców tej miejscowości na Zamojszczyźnie. A było to związane z powstaniem zamojskim, jak sam dowódca niemiecki określał, że to, co się stało wtedy, bataliony chłopskie zaatakowały grupy niemieckie i wtedy Niemcy zaprzestali tych pacyfikacji wsi, co było wielkim zwycięstwem batalionów chłopskich i całej Polski podziemnej. Ale warto przecież przypomnieć powiat kraśnicki, to przecież Borów, to Łążki Oba, Zaklikowski, to inne miejscowości w powiecie Karasiówka, mała miejscowość, ale też warto przypomnieć, bo jesteśmy na ziemi janowskiej, przecież Osuwek, 29 września 1942 roku. 43 osoby zostały zamordowane, jest tam tablica. Również te miejscowości, które dotyczą waszego powiatu, Pikule, Momoty, Gwizdów i inne, Kalenie, tam właśnie również Niemcy pacyfikowali wsie polskie. W historii II wojny światowej to było przeszło 800 małych miejscowości, większych spacyfikowanych. Proszę Państwa, 3 miliony Polaków zostało wiezionych na roboty do Niemiec. Wiecie Państwo, ile z tego mieszkańców wsi? Około 80%, jak podają szacunki. Wieś polska naprawdę poniosła tę swoją cenę za to, że walczyła po stronie i pomagała i Polakom, i Żydom, i wszystkim, którzy walczyli. I dzisiaj oddajemy hołd tym mieszkańcom. Jesteśmy dzisiaj tutaj, na tej ziemi waszej janowskiej, i dzisiaj odsłoniliśmy tablicę. Warto jest pamiętać, na pewno. Bo jeżeli nie będziemy pamiętać, to historia nas oceni źle. Czcimy pamięć, chylimy czoło i pamiętamy. To jest ten przekaz dla innych, a szczególnie w dzisiejszych czasach. Pan z tutaj grupy rekonstrukcyjnej powiedział również, że jest rocznica bolesna dla nas. Rocznica Wołynia. Tak, proszę Państwa, to też jest rocznica dla nas bardzo bolesna. Ta rzeź wołyńska zaczęła się w lutym 1943. W miejscowości Małej Parośli, kiedy to właśnie nacjonaliści zamordowali przeszło 30 Polaków niewinnych, w tym dzieci i osoby starsze. I później apogeum tej rzezi był właśnie 12 lipca. Dzisiaj, proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, prezydent Ukrainy, Zełenski, byli na mszy w Łódzku i powiedzieli, że ta pamięć nas łączy, a w jedności jesteśmy silni. Dzisiaj to jest szczególny czas, kiedy w Ukrainie dzieje się ta bezwzględna wojna, kiedy my dzisiaj pomagamy Ukraińcom, którzy walczą o wolność swoją, ale i naszą. I dzisiaj ta prawda historyczna, oparta na prawdzie, na pojednaniu, na wybaczeniu, powinna się odbyć. Ona powinna się odbyć tak, jak powiedział ostatnio ksiądz na Porytowym Wzgórzu, kiedy była rocznica bitwy, kiedy powiedział, żeby tymi kwestiami spornymi, historycznymi zajęli się historycy. Bo jeżeli zajmą się tym politycy, to na pewno nie będzie ta dzisiaj to, co było w Kościele powiedziane, żeby modlić się o jedność, żeby to był zaczyn jedności, a żeby nie dzielić Polaków i w ogóle narodów. Dzisiaj świętujemy tutaj
oddajemy cześć, niech ta pamięć tychże bohaterów trwa wiecznie. Chwała bohaterom. Dziękuję. Dziękujemy panu posłowi za zabranie głosu i prosimy pana Bolesława Grzika, wicewojewody lubelskiego. Szanowni gospodarze, organizatorzy dzisiejszej uroczystości, na czele z panem starostą, panem wójtem, księdzem proboszczem, mieszkańcami tej pięknej miejscowości Aleksandrówka. Szanowne panie, szanowni panowie, właśnie spotykamy się po to, żeby oddać hołd mieszkańcom wsi polskich. W tej miejscowości, gdzie również wiele osób zamordowano w wyniku pomocy i działań mieszkańców tej wsi dla polskiego państwa podziemnego, dla pomocy dla Żydów, pomocy dla partyzantów, ale również tutaj trzeba powiedzieć, że wieś polska była narażona na grabieżcze działania różnych grup przestępczych. To właśnie wieś polska w wyniku swoich działań, a szczególnie wyżywienia i przechowywania wielu, wielu osób, została skarcona najpierw przez Niemców, a później przez Rosjan. Ale wracając troszeczkę do historii tej pięknej miejscowości, trzeba również wspomnieć, że mieszkańcy tej wsi byli ciemiężeni przez wojska austriackie podczas I wojny światowej, ponieważ tutaj przebiegała nie tak daleko linia frontu pomiędzy Rosjanami a Austriakami i wieś Aleksandrówka została całkowicie zniszczona przez wojska austriackie, ale również mieszkańcy tej wsi brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Co najmniej 15 mieszkańców tej wsi walczyło z Rosjanami i nieznaczna ilość z tych chłopców walczących, młodych chłopców walczących wróciło z tej wojny. Druga wojna światowa, coś niesamowitego. Mieszkańcy tej wsi, jako jednej z wielu wsi polskich, ucierpieli. Dlatego nasze pokolenie jeszcze organizuje wszelkiego rodzaju wydarzenia po to, żeby pamiętać i oddać hołd. Ale zróbmy wszystko, żeby nasze młodsze pokolenia, kolejne pokolenia również o tym pamiętały. I myślę, że dzisiejsze wydarzenie jest jednym z takich, które będą kontynuowane przez kolejne lata. Oczywiście mamy tych wsi bardzo dużo. Bardzo dużo, które zostały spalone, zniszczone, ale róbmy to przynajmniej tak jak w dniu dzisiejszym w jednej ze wsi w gminie, w powiecie. Wracając jeszcze do tematu, który dotyczy lipca. Otóż miesiąc lipiec naszej Rzeczypospolitej jest miesiącem wielu, wielu historycznych wydarzeń, o których musimy pamiętać. Mamy lipiec 1980. Nowa historia Rzeczypospolitej. Właśnie rozpoczęły się w dniu wczorajszym obchody lipca 1980. Będzie jeszcze szereg wydarzeń w naszym województwie Rzeczypospolitej, gdzie mamy uczcić pamięć wszystkich osób, które rozpoczęły Marsz ku Wolności. I kontynuujmy to. Nie będę przedłużał. Dziękuję organizatorom za działania, które idą właśnie w kierunku pamiętniania i oddania hołdu naszym poprzednikom, których
dotknęła II wojna światowa. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie. Zapraszam Pana Artura Pisania, starosty mianowskiego. To był Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowny Panie Wojewodo, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Panowie Wójtowie, Szanowni Radni Powiatowi i Gminni, Szanowni Dyrektorzy i Kierownicy, Szanowni Mieszkańcy Aleksandrówki Węglinka, Gminy Batorz, Drodzy Uczniowie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku postanowił upamiętnić bohaterstwo i ofiarę ludności wiejskiej żyjącej w okupowanej Polsce. W drodze ustawy posłowie ustanowili 12 lipca dniem walki i męczeństwa wsi polskiej. W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, za pomoc udzieloną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed przeszewadaniami i wysiedlonym, walkę w oddziałach partyzanckich, zażywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawionych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów, niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. 80 lat temu, 12 i 13 lipca 1943 roku Niemcy dokonali masakry w świętokrzyskiej wsi Michnów. Był to odwet za wspieranie przez mieszkańców ruchu oporu, w szczególności oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. W ciągu dwóch dni zamordowano ponad 200 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci, a wieś została spalona. Część osób deportowano do obozu Auschwitz oraz wysłano na roboty przymusowe do Niemiec. Okupanci zakazali odbudowy zniszczonych zabudowań i upraw okolicznych pól. Pacyfikacja Michnowa stała się symbolem niemieckich zbrodni popełnionych na mieszkańcach polskich wsi. Były one zazwyczaj zemstą na cywilach za wspieranie polskiego ruchu oporu, ale też jednym z wielu sposobów terroryzowania polskiej ludności. Szacuje się, że w latach 1939-1945 Niemcy dokonali około 800 pacyfikacji. Zbrodnie na mieszkańcach polskich wsi popełniali także Sowieci, zarówno po wtargnięciu na polskie terytorium 1939 roku, jak i po wkroczeniu na okupowane przez Niemców tereny 1944 roku. Podobne akcje miały miejsce również w naszym powiecie. Jesteśmy dziś we wsi Aleksandrówka w gminie Batorz, która ma własną tragiczną historię i własnych bohaterów. Zebraliśmy się tu, aby oddać im hołd i uroczyście odsłonić dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich upamiętnia mieszkańców wsi pomordowanych w latach 1939-45 i widnieją na niej nazwiska. Machul Michał, lat 48, zginął na Zamku Lubelskim. Jankowski, pseudonim Jutka, imię nieznane, wiek nieznany, miejsce śmierci Zamek Lubelski lub Stara Wieś. Baran Jan, lat 34, zamordowany przez Niemców na Lubelskim Zamku. Woś Józef, lat 52, stracił życie w akcji tzw. wykurzania partyzantów z leśnego bunkra. Pastucha Mateusz, lat 28, zamordowany przez zbrodniczą bandę rabunkową. Wójcik Paweł, lat 35, zamordowany na Majdanku. Jasik Jan, lat 54, Jasik Leon, lat 23, Jasik Bronisław, lat 19, ojciec i dwóch synów. Ojca rozstrzelali Niemcy, Leon stracił życie na Majdanku, a Bronisław zginął skrytobójczą śmiercią. Feliks Zarzeczny, lat 21, rozstrzelany przez Niemców. Wójcik Andrzej, lat 26, śmierć poniósł z rąk zbrodniczej bandy kiełbasów. Smyl Felix, lat 30, zginął na Zamku Lubelskim. Druga tablica upamiętnia 48 ofiar akcji pacyfikacyjnych, które również miały miejsce w czasie II wojny światowej.
48 ofiar, o których mówią dokumenty źródłowe Instytutu Pamięci Narodowej. To są ci cisi bohaterowie tamtych czasów. Wginęli w obozach koncentracyjnych. Przechodzili tortury, przesłuchania przez gestapo na lubelskim zamku, skąd już nie wracali. Byli rozstrzeliwani bez wyroku przez Niemców. A to wszystko dlatego, że byli Polakami, patriotami, którzy nie chcieli wyrzucić się swojej narodowości i swojej wiary wpajanej przez pokolenia. Ginęli, abyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej Polsce, abyśmy mogli pracować, uczyć się i wieść zwyczajne życie. Winniśmy im pamięć i szacunek. Szanowni Państwo, jak mówił marszałek Józef Piłsudski, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Mówił również, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. Szanowni Państwo, dlatego naszą rolą jest o nich pamiętać i przekazywać następnym pokoleniom, aby pamięć o nich nie zginęła w rogach dziejów. Naszą rolą jest pamiętać i wyciągać z tych wniosków, i wyciągać wnioski z tych zdarzeń. I tak starać się postępować, aby takie chwile się już nigdy więcej nie powtórzyły. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, niech mi będzie w tej chwili podziękować jeszcze za organizację dzisiejszego święta. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Wojciechowi Marcowi, proboszczowi parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Aleksandrówce za sprawowanie mszy świętej. Dziękuję panu wójtowi, Henrykowi Michałkowi i wszystkim pracownikom gminy Batorz. Serdecznie dziękuję członkom Koła Łowieckiego nr 25 Sokół Żyłowice za przygotowanie wystawy i poczęstunku dla uczestników uroczystości, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję Konradowi Łukasikowi, który jest łowczemu Koła Łowieckiego nr 25 Sokół, Krzysztofowi Sosnówce, który jest sekretarzem koła, oraz Józefowi Michałkowi, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Serdecznie dziękuję za uświetnienie dzisiejszej uroczystości Orkiestrze Dętej z Batorza. Serdecznie dziękuję Grupie Rekonstrukcji Historycznej imienia Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze za wystawienie asysty honorowej i Stanisławowi Siembidzie z Aleksandrówki, który jest członkiem tej grupy, a który jest również inicjatorem wykonania jednej z tablic. Dziękuję pocztom sztandarowym. Serdecznie dziękuję Zarządowi Dróg Powiatowych, jak również pracownikom Starostwa Powiatowego za pomoc w organizacji. I najserdeczniej dziękuję Państwu tu obecnym, parafianom parafii w Aleksandrówce i gościom obecnym na dzisiejszej uroczystości za pamięć o mieszkańcach wsi zamordowanych w czasie II wojny światowej. Dziękuję za ufundowanie tablicy pamiątkowej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu staroście i proszę o zabranie głosu pana Michała Moskala, dyrektora Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowcy, szanowni Państwo, ostatnie wieki w dziejach Polski to systematyczne próby zniszczenia naszego kraju, zniszczenia Polski i zniszczenia polskości. A wiemy, że najlepszym nośnikiem naszej kultury, tradycji przez te lata zawsze była polska wieś. Stąd również to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej, czyli ta masowa pacyfikacja setek wsi w całej Polsce. Przecież to nie tylko Aleksandrówka, ale w Polsce ponad 800 wsi zostało zrównanych z ziemią. Mieszkańcy zostali wymordowani. I można powiedzieć, że te próby przychodziły do nas z różnych stron, bo oczywiście była ta niezwykle brutalna próba niemiecka przychodząca z zachodu, ale przychodziły również ze wschodu. Tutaj myślę, że już o tych wszystkich przemówieniach nie ma co wdawać się w szczegóły historyczne. Ale warto powiedzieć o tym, że o tyle, o ile Niemcy zawsze próbowali odebrać nam życie, o tyle Rosjanie próbowali odebrać nam duszę.
i patrząc na to, co dziś dzieje się na Ukrainie, ale nie tylko na Ukrainie, bo również w naszej wschodniej granicy z Białorusią. Widzimy, że takie uroczystości jak dzisiaj są nie tylko oddaniem hołdu tym, którzy zostali tutaj wymordowani, ale również pewnym zobowiązaniem dla dzisiejszych elit politycznych co do tego, żeby budować państwo, które jest bezpieczne. Budować państwo, które jest w stanie się bronić, które dysponuje silną armią, która jest gwarantem suwerenności. Z pamięcią o tym, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a te zagrożenia cały czas na nas czyhają. To jest to, co robimy konsekwentnie od 2015 roku. Odbudowa jednostek wojskowych, tworzenie nowych jednostek wojskowych tutaj na wschodzie, tutaj, gdzie to zagrożenie dzisiaj jest realne. Zapominamy czasami o tym, że ten atak, który zaczął się na polską granicę z Białorusią, on ciągle trwa. Codziennie na naszej granicy z Białorusią są ranni, codziennie są przeprowadzane kolejne ataki do tego, żeby tą granicę złamać, żeby ją przekroczyć w nielegalny sposób. Dzisiaj wiemy o tym, że również na Białorusi ląduje prawdopodobnie kilka tysięcy uzbrojonych osób. Można się spodziewać tutaj wszelkiego rodzaju prowokacji, szczególnie ze strony państwa rosyjskiego, które w tej wojnie hybrydowej odnajduje się już bardzo dobrze od wielu, wielu lat. Tym bardziej potrzebujemy silnego wojska, dobrze uzbrojonego, licznego i obecnego tutaj na wschód od Wisły. Coś, co było przez lata likwidowane, dzisiaj okazuje się absolutnie konieczne do zapewnienia naszego bezpieczeństwa, naszej suwerenności. I to zamierzamy kontynuować. O to też proszę wszystkich polityków, którzy również są tutaj dzisiaj z nami, żeby wspólnie w tym kierunku zmierzać, bo jest to niezwykle ważne. I widzimy, że te wyzwania, które są przed nami, te wyzwania, o których wiedzieliśmy przecież od lat, ale dzisiaj stały się one namacalne, są właśnie tutaj bardzo, bardzo aktualne. Dziękuję uprzejmie. Wsi Michnów. Data ta zbiega się w apogeum eksterminacji ludności polskiej, w głównej mierze wiejskiej, na Wołyniu i Kresach Północno-Wschodnich. Pragniemy dzisiaj oddać hołd mieszkańcom wsi polskiej, którzy w czasie wojny złożyli wielką daninę krwi, doświadczyli pożogi pacyfikacji, wysiedleń, czystek etnicznych, deportacji na Sybir, bestialskich mordów, celowego niszczenia dorobku pokoleń, grabieży dóbr materialnych. Wzywam zamordowanych w czasie pacyfikacji wsi Michnów. Wołam wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny, zabijanych na miejscu, zamęczonych w obozach przejściowych w czasie wielkiej operacji wysiedleń. Przywołuję Pomorzan, Wielkopolan, Ślązaków, wyrzuconych ze swych domostw na terenie włączonych do Rzeszy, masowo eksterminowanych w obozach i na robotach przymusowych, z siłą wcielanych do Wehrmachtu. Wzywam niewinne ofiary mordów na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, ludobójstwa zaplanowanego przez szowinistów z tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów, a wykonywanych przez tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Zbrojne ramię tej organizacji przywołuję wymordowaną ludność województw wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławskiego, lwowskiego, lubelskiego,
oraz ziemi przemyskiej. Stańcie! Do oporu! Ginęli śmiercią męczeńską! Wzywam kapłanów, zakonników i siostry zakonne z Wołynia i Kresu Południowo-Wschodnich do końca niesiących duszpasterską posługę ludności polskiej. Przywołuję duchownych zamordowanych przez UPA, częstokrotnie znajdujących oparcia i ratunku u swoich pobratańców, duchownych grekokatolickich. Wołam was, duchowni katolicy, zamordowani przez oprawców niemieckich w obozach koncentracyjnych, masowych egzekucjach i pacyfikacjach, niosących posługę w oddziałach leśnych. Wzywam księdza Stanisława Skulimowskiego, proboszcza parafii Borów nad Wisłą w powiecie kraśnickim, zabitego wraz ze swoimi wiernymi 2 lutego 1944 roku w czasie największej w Europie pacyfikacji ludności wiejskiej dokonanej przez oddziały SS oraz wschodnie formacje pomocnicze. Stańcie! Do oporu! Zginęli śmiercią męczeńską! Do was wołam, zamordowani, których nazwiska wyryte są na odsłoniętych dziś tablicach pamiątkowych. Ponieśliście śmierć w obozach koncentracyjnych, na Zamku Lubelskim, rozstrzelani jako zakładnicy. Ginęliście skrytobójczo z rąk band oraz używani przez policję niemiecką jako żywe tarcze i siłą zmuszani do pomocy przy zwalczaniu partyzantów. Przywołuję bezimiennych, poległych zamordowanych i rozstrzelanych w czasie egzekucji pacyfikacji w Aleksandrówce i na przylegających do wsi uroczysku Gnieja, które to tereny stały się miejscem waszego wiecznego spoczynku. Stańcie! Do oporu! Ginęli śmiercią męczeńską! Wzywam bohaterskich członków samorzutnie powstających na Kresach lokalnych placówek samoobrony, którzy podjęli dramatyczną walkę z sotniami UPA oraz SS Galicjen i oddali życie w obronie swych rodzin i małych ojczyzn. Przywołuję żołnierzy Wojska Polskiego, walczących i ginących w starciach z bandami UPA w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie, a aż do końca akcji Wisła. Stańcie! Do oporu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, chłopcy, synowie i córki, walczący i polegli w oddziałach partyzanckich, batalionów chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Organizacji Gryf Pomorski. Przywołuję żołnierzy 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, poległych w walce z Niemcami, policją ukraińską, bandami UPA i wkraczającymi do Polski Sowietami. Wzywam żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, zabitych w starciach z Wehrmachtem, policją litewską i wojskami NKWD. Swój chwalebny szlak bojowy zakończyliście w Lasach Rudnickich nad Sanem, walcząc z obławą NKWD i UB. Stańcie! Do oporu! Polegli na polu chwały! Wzywam sprawiedliwych Ukraińców, obywateli polskich, którzy nie zważając na grożące im niebezpieczeństwo, ostrzegali, pomagali, ukrywali i nieśli pomoc swym polskim sąsiadom. Przywołuję dzielnych Ukraińców, stanowczo odmawiających wykonania polecenia mordowania niewinnych kobiet, dzieci i starców. Woleli zginąć od ciosu siekierą, niż okryć się wieczną hańbą. Wzywam tych, którzy ratując Polaków, zginęli z rąk UPA i OUN. Stańcie! Do oporu! Cześć ich pamięci! Wzywam osadników wojskowych, żołnierzy i partyzantów pierwszej i drugiej konspiracji, wywiezionych na Sybir w czasie wielkich wywózek i tam zamęczonych w nieludzkich warunkach. Przywołuję ofiary obławy augustowskiej. Wołam żołnierzy polskich sił zbrojnych, walczących na Zachodzie,
których po powrocie do kraju spotkały tortury, więzienie i śmierć. Wzywam ofiary sowieckich obozów filtracyjnych w Błódku, Konkolewnicy, Krzesimowie i na Majdanku. Przywołuję Michała Bresia, pseudonim Lewiński, dowódcę oddziałów batalionów chłopskich w Aleksandrówce, aresztowanego i zesłanego na Sybir w 1944 roku, skąd, nie dając znaku życia, powrócił dopiero po 3 latach. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam was, lokalni bohaterowie, partyzanci Narodowych Sił Zbrojnych, z 45-osobowego oddziału Wojciecha Wiechnika z Batorza, którzy zostaliście aresztowani i następnie zamordowani na Zamku Lubelskim przez niemieckich oprawców w 1943 roku. Do was wołam, partyzanci podporucznika Wacława Pikuli z oddziału Polskiej Organizacji Zbrojnej z Modliborzyc polegli w walce z Niemcami w lesie Knieja w 1942 roku. Ciebie wzywam, wyklęty i zapomniany Edwardzie Dziewa Sponik, aresztowany, osądzony na śmierć pod zarzutem przygotowania zamachu na moskiewskiego namiestnika, prezydenta Polski Bolesława Bieruta i stracony w więzieniu mokotowskim. Przywołuję bohaterskich wikariuszy księdza Daleczko i księdza Dydymskiego, zaangażowanych w konspirację antyniemiecką i antysowiecką, zmuszonych do ukrywania się, a następnie do opuszczenia kraju. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam ofiary niemieckiej pacyfikacji w Lasach Janowskich i na ziemi kraśnickiej. Przywołuję mieszkańców spacyfikowanych wsi Karpiówka, Borów, Szczecyn, Janiki, Osówek, Majdan Modliborski, Gwizdów, Pikule, Momoty, Kalenne, Maliniec i wielu innych. Wołam do was, gospodarze cisi i bezimienni bohaterowie, wspierający leśne oddziały, udzielający schronienia rannym i chorym oraz pomocy żywnościowej partyzantom. Waszych imion próżno by szukać na tablicach pamiątkowych. Niech wasze ciche bohaterstwo i poświęcenie nigdy nie zostanie zapomniane. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Was wzywam, którzy nie zważając na grożące wam i waszym rodzinom niebezpieczeństwo, nieśliście pomoc mordowanym obywatelom Polski oraz wyznania mojżeszowego. Przywołuję rodzinę Gajurów z kolonii Pasieka koło Majdanu Obleszcze, spaloną żywcem we własnym domostwie 1 czerwca 1943 roku przez oddziały policji niemieckiej za przyjęcie pod swój dach urodzonego w Kniei noworodka, którego rodzicami była para aleksandrowskich Żydów. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam żołnierzy ze zgrupowania pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, poległych w bitwach z Niemcami i Sowietami pod Polichną, Szastarką, Godziszowem, Wianowie Lubelskim, Zwoli i Krzemieniu, stoczonych na przełomie września i października 1939 roku. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Przywołuję żołnierzy, Polaków, wcielonych do armii zaborców rosyjskiego, austriacko-węgierskiego, pruskiej i hitlerowskiego Wehrmachtu, ubrani w mundury obcych armii, winęliście na tej ziemi z piętnem najeźdźcy, częstokroć bez prawa do żołnierskiej mogiły i dobrej pamięci. Ziemia aleksandrowska stała się dla wielu z was miejscem wiecznego spoczynku. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci!
zwracam się potomni. Niech pamięć o ofiarach mieszkańcach wsi polskiej będzie wiecznie żywa i zapadnie w nasze serca i umysły. Niech ich niezłomna, patriotyczna postawa będzie dla nas wzorem odwagi i umiłowania ojczyzny. Oby nasz umęczony naród już nigdy więcej w historii nie doświadczył skutków imperializmu ościennych państw, by to miejsce nie zapełniało się w przyszłości kolejnymi tablicami upamiętniającymi nowe ofiary. O, bohaterów! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia bohaterów, salwa honorowa! Zapraszam teraz delegację do złożenia wieńców wiązanych. Pododdział Baczność, na ramię, broń. Prezentuj, broń. Pan Stanisław Mazur i pan Marian Grela. Bolesław Dzik, wicewojewoda lubelski. Delegacja gminy Batorz, pan Henryk Michałek, wójt gminy, pan przewodniczący Rady Gminy w Batorzu, pan Ryszard Dziewa i radny Rady Gminy, pan Jerzy Smyl.
składa pan Grzegorz Pasznak, komendant Wojskowy Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu Lubelskim. Składa delegacja Janowskiej Solidarności pan Grzegorz Brudzicki, pan Józef Bielewa. Zarząd Koła Łowieckiego nr 25 Sokół ze Zdziłowic w osobach pan Konrad Łukasik, łowcy koła, pan Krzysztof Sosnówka, sekretarz koła i pan Józef Michałek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Grupa Rekonstrukcji Historycznej imienia Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleczki. Zapala patriotyczna piłatka i patriotyczne stacje. Złożenie wieńca delegacją powiatu janowskiego, pana Artura Pizonia, starosty janowskiego, pana Michała Komackiego, wicestarostę, pana Andrzeja Ciupaka, wiceprzewodniczącego rady oraz pana Michała Moskala, dyrektora Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Brawo!
Ale baczność! Ramię! Broń! Pod nogi! Broń! Pod oddziały! Baczni! Szanowne panie, szanowni panowie, drodzy państwo, i tak dobiegamy do końca dzisiejszej pięknej, wzruszającej uroczystości. Dołączam się tutaj do podziękowań, jakie złożył pan starosta Janowski. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji dzisiejszej imprezy. W sposób szczególny dziękujemy grupie rekonstrukcji historycznej. Naprawdę przepięknie państwo to przeprowadzają. Szanowni państwo, jak wspomniał pan starosta, po odprowadzeniu asysty honorowej, po odprowadzeniu sztandarów w imieniu Koła Łowieckiego Sokół-Źdźbowice, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich z Aleksandrówki, zapraszamy państwa na poczęstunek na placu przy plebanii. Serdecznie państwu dziękujemy. Rozejść się!